Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. I teraz tak, jeżeli ktoś ma za dużo ognia w sobie, czyli to jest akurat ogniowi odpowiada Pita, taka osoba jest taka impulsywna, to są często w ogóle menadżerowie, jakieś takie osoby na stanowiskach, bym powiedziała, publicznych, z dużą charyzmą, są głośni, wchodzą, od razu ich ego wypełnia całą przestrzeń, tak? Często mają taką rozpaloną skórę, mają w ogóle właśnie, jest im gorąco, źle znoszą temperatury ciepłe na zewnątrz. Często ich skóra ma jakieś stany zapalne, czyli jakieś... właśnie wypryski, jakieś egzemy, jakieś alergie, tak? To często towarzyszy właśnie takim osobom z konstytucją Pita, czy też na przykład nadkwasota żołądka, często pali ich w tym żołądku. To on, takie osoby nie powinny spożywać jedzenia z elementem ognia, czyli bardzo prosta rzecz, to są przede wszystkim pokarmy ostre, czyli ogień. Unikać, równoważyć to elementami wody chociażby wychładzającymi, tak? Czyli dużo zimnego, dużo takiego wodnistego, czyli właśnie zupy, chłodniki, melony, ogórki. I to jest takie, jak się to zrozumie, to jest mega proste. Jeżeli jest stan zapalny, co robimy, jak się pali? Gasimy. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.